Witam. Jestem już na południowy wschód od Avignon i jadę do Marsylii. Czyli wreszcie będzie jakaś trasa, której niezbyt pamiętam. Którą niezbyt pamiętam. Daleko nie ujechałem. Musiałem popracować. Wadą dużego namiotu jest to, że czasem ciężko się jest gdzieś zmieścić. Tutaj wlazłem na styk. Zaraz za tymi krzakami jest szlak pieszo-rowerowy, po którym jechałem. Trochę dalej są tory. Ale chyba będzie tutaj spokojnie. Kolejny dzień, kontynuuję trasę. Jak jechałem tutaj, to spotkałem gościa, który chciał mi coś powiedzieć, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. I wydaje mi się, że on chciał mi przekazać, że ciężko tędy przejechać, jest zarośnięte wszystko. Kurka, rurka. I w dodatku krzaki z kolcami. Już się raz nadziałem. Ale jak nie ma innej drogi, to chyba będę tu jechał. O, tam przedarcie się przez te krzaki zajęło chwilę tylko. Nic się nie podziurawiło. Więc w sumie niepotrzebnie mnie ten gość ostrzegał. Tak to wyglądają lokalne krajobrazy. Jak widać, dość płasko, ale wyżyny są w tle. A tutaj dość wartki strumień. Zbliżam się do miasta, w którym mam McDonald's. I będę pracował. Kanka fajna. ...70 km do Marsylii. W tych okolicach są właśnie takie białe skały. W okolicach Cannes będą czerwone. O ile dobrze pamiętam. Przez jakieś 20 km jechałem zwykłą jezdnią, gdzie był trochę ruch, aż w końcu znalazłem coś bocznego, jakąś taką dróżkę. A jezdnia jest gdzieś tam na lewo ode mnie. Tylko teraz nie będzie jej widać, bo jest za krzakami. Ta boczna dróżka to jest część szlaku rowerowego. Wieczorem niestety jeszcze pocisnąłem po zwykłej jezdni, a po tej zapałem się na długi wjazd pod górkę i teraz będzie z górki. Dopiero jest 18, aczkolwiek chyba pójdę tam w ten las poszukać miejscówki do spania. Na jutro mam zarezerwowany pokój w hotelu w Marsylii, bo znowu mam meeting, na którym muszę się przygotować. No a jeżeli chodzi o dzisiaj, no to zamierzam jeszcze trochę popracować i dlatego wcześniej rozbiłem namiot. Między innymi dlatego, bo myślałem sobie, że tutaj będzie też fajny duży las, że będzie ustronne miejsce jakieś od cywilizacji. A tu okazuje się, że cywilizacja jest wszędzie wokół. Wchodzę w las, a tam myślałem sobie, że no dzicz jak się patrzy, a tam samochody normalnie stoją. Więc odszedłem kawałek w inne miejsce, no i teraz to jest dużo lepsze miejsce. A no ale zawsze mogę tutaj kogoś spotkać na tej drodze niestety. Kolejny dzień, 30 kilka kilometrów do Marsylii. Trochę tutaj górek. Jak widać, teraz wjechałem na górę. W tej chwili znajduję się tutaj. No i jest Marsylia.
ale teraz za wiele nie sfilmują, bo spieszę mi się do hotelu. Muszę popracować. Jak na razie przebijanie się przez to miasto to masakra. Strasznie duży ruch i wąskie ulice. Ale to chyba typowe we Francji. Chyba zrezygnuję z tamtego hotelu i znajdę jakiś bliżej. Ciężko będzie tam dojechać. I nie wiem, czy to Francja, czy trafiłem do jakiegoś kraju muzułmańskiego. Ech. Całkiem niezły ten hotelik, no ale 100 euro wydane. Pierwszy raz widzę kibel z takimi funkcjami. Jest wanna. Oczywiście można było znaleźć coś tańszego w tym mieście muzułmańskim, ale chciałem coś blisko. Coś, gdzie się, coś, żeby nie było daleko od centrum i żeby mieć spokój. Taki widok z okna. To chyba typowe we Francji. Zaraz tutaj jest chodnik. Gościowa musi iść środkiem tego, gdzie rowery jeżdżą. Postanowiłem jeszcze jeden dzień zostać w Marsylii i teraz jestem w trakcie przeprowadzki do hostelu. Kolejny dzień. Jest piękna niedziela. I dzisiaj już opuszczam to miasto. Marsylię pozostawiłem już w dole. I mam przed sobą długi podjazd z serpentynami. Na szczęście jest pobocze. Jest już 14 maja, a mimo to za ciepło to nie jest. Postanowiłem usiąść w słońcu, bo w cieniu to normalnie zamarzałem. Moje plany na najbliższą przyszłość są proste. Jestem tutaj, niedaleko Marsylii. I zamierzam dojechać do Toulon i w okolicy tego miasta już zaczyna się droga rowerowa, szlak rowerowy nad morzem, którym dojadę do samych Włoch. Zbliżam się do kolejnej miejscowości, do Cassis. Czy jak to się tam czyta? Jest to pierwsza plaża, do której dojechałem, znajdująca się nad Morzem Śródziemnym podczas tej wyprawy. I teraz nastąpi ręczny test wody.
chyba jest to zimna. I dopiero w tym miejscu, w miejscowości Sixfor, zaczyna się szlak rowerowy, którym będę jechał przez większość rowerów koło wybrzeża. A wcześniej musiałem po prostu jechać zwykłymi drogami, które często były wąskie, kręte, ruchliwe. Pewnie dlatego zazwyczaj wybieram drogę do Barcelony, a nie przez rowerowe wybrzeże. Próbuję w tym lesie znaleźć jakieś miejsce do rozbicia namiotu. Nie jest łatwo. Jest droga serpentyną pod górkę i nie ma wejścia w las praktycznie. Całkiem nieźle tu wieje, ale jakoś udało się namiot rozbić. Jestem niedaleko miasta Toulon.